Dzień dobry. Szanowni Państwo, sytuacja jest dość mocno dramatyczna, ponieważ moje postanowienie, żeby przed weekendem majowym opublikować ten 9 odcinek, dość mocno odcisnęło się na moim życiu tymczasowym. Jednym ze skutków tych właśnie wydarzeń jest fakt, że nie zdążyłem dzisiaj się ogolić. Ogólnie jakoś tak trochę się nie ogarnąłem. Niemniej, no właśnie się to udaje, to znaczy ten 9 odcinek właśnie się dzieje, a dziś w nim będzie taki botaniczny chillout. Będą pytania i podpowiedzi, czyli również rozwiązanie dotychczasowych konkursów, a na zakończenie odcinka będzie ZPT, czyli zrobione przez telefon. Coś, co naprawdę dość mocno mnie zaskoczyło i naprawdę nie mówię tego w żartach. To, co się wydarzyło poprzez zaproszenie AGP do ZPT, było dla mnie naprawdę czymś niespodziewanym. Zapraszam. Szanowni Państwo, wałkowany przez trzy ostatnie odcinki temat cytr w żaden sposób nie został jeszcze wyczerpany. Oprócz cytry chińskiej, cytry wietnamskiej, czy też cytry węgierskiej, jest jeszcze sporo cytrowych, czy też cytropodobnych instrumentów, do których zapewne będę chciał jeszcze wrócić. O, na przykład taka zachodnioeuropejska cytrata, akurat wyprodukowana jeszcze za czasów NRD, czy też taka również NRD-owska z podwójnymi strunami melodycznymi. Tu przy okazji chciałbym pozdrowić pana Rafała z Blachowni, który to jakiś czas temu przekazał mi tę cytrę. Obiecuję, że niedługo się za nią wezmę i doprowadzę ją do porządku, panie Rafale. Czy też przeskakując z zachodu na wschód, taka mała cytra wyprodukowana z myślą o najmłodszych grajkach, pierypieloczka, pamiętająca jeszcze czasy Związku Radzieckiego. Taki totalny zabytek austriacki, który nie wiem, czy zdążę w tej serii wykorzystać, ponieważ wymaga naprawdę gruntownego remontu. Czy też na przykład taki cytropodobny instrument, a właściwie nawet w dwóch wersjach, który nazywa się psauterium i jest stworzony do grania smyczkiem. Oba te psauteria, jak łatwo zauważyć, mają troszeczkę zdekompletowane struny, także jak się uporam z tymi wszystkimi technicznymi rzeczami, to myślę, że w jakimś odcinku znowu się spotkamy. O, albo jeszcze jest taki instrument, który zupełnie nie przypomina cytry, jednak nazywa się Waldcither, czyli cytra leśna, też NRD-owski chyba instrument, albo z RFN. Nie wiem, w każdym razie po niemiecku jest w środku napisane, jest już wyremontowany, bo był całkowicie zniszczony, ale jeszcze potrzebuje strun, także też myślę, że niebawem spotkamy się ponownie. O, i jest jeszcze taki wynalazek z Japonii. Nie wiem, jak muzykologicznie ten instrument jest sklasyfikowany, czy jest to rodzaj cytry. Niemniej on dość mocno przypomina w obsłudze citerę węgierską, tyle że struny nie dociskamy palcami, ale takim specjalnym, prostym mechanizmem, który trochę wygląda jak przyciski maszyny do pisania. Nie chcę zdradzać nazwy firmy, która wyprodukowała ten instrument, ale łatwo się domyślić, prawda? Więc wiele wskazuje na to, że ta firma naprawdę lubi robić rzeczy różnorodne i w tym przypadku chyba właśnie nastąpiło połączenie instrumentu i maszyny do pisania. Na pewno będzie w jednym z kolejnych odcinków. Nazywa się Taisho Goto. No dobrze, szanowni Państwo, wiosna już chyba na dobre przyszła, dlatego chciałbym na początek zaproponować przed długim weekendem troszeczkę takiego botanicznego chilloutu. Zapraszam do słuchania i uprzejmie przypominam, jak zwykle, o użyciu dobrych słuchawek lub dobrych głośników.
Utwór, który wykorzystałem w tym montażu, to coś, co kiedyś już stworzyłem do radiowej adaptacji powieści. Utwór nazywa się Krótki Fi, ale tej formie audiowizualnej nadałem taki tytuł no, z dość oczywistego powodu. 39 godzin materiału w przyspieszeniu mniej więcej potrzebowałem, żeby stworzyć ten 2,5-minutowy klip. A w utworze słychać było ten instrument, który się nazywa tang drum, zrobiony ze starej turystycznej butli gazowej. Temu instrumentowi też kiedyś poświęcę całkowicie osobny odcinek. No to teraz pytania i odpowiedzi. Zacznę od odpowiedzi, czyli rozwiązanie konkursów. Były 3 konkursy. W pierwszym z tych konkursów, w odcinku 6, pytałem Państwa, skąd wziął się tytuł utworu Davulera, zagrany m.in. na citerze węgierskiej i na tureckim bębnie. No właśnie, i to była taka zawiła zagadka, bo najpierw chciałem zapytać, jak nazywa się ten bęben. Bęben nazywa się Davul, no i właśnie w tytule pojawia się nazwa tego bębna Davul, era od citera, i tak powstało właśnie Davulera. I w mailach dostałem tylko jedną prawidłową odpowiedź na to pytanie. I tu serdecznie pozdrawiam panią Olę, która nie tylko dość szybko odgadła moją zagadkę, ale jeszcze cały ten temat wniosła na wyższy poziom. Ja pozwolę sobie kawałek tego maila przeczytać. Domyślam się, że tytuł Davulera otrzymała ze względu na użycie w niej dwustronnego bębna, który może między innymi nazywać się Davul. No właśnie, między innymi. Kuszące jest również podzielić słowo Davul. Era, lera może być nawiązaniem do hordofonu, może do liry, albo bezpośrednio do drugiego członu nazwy bohaterki odcinka Cytery. Davul plus Cytera. No właśnie. Albo jeszcze inaczej. Lera w szwedzkim znaczy glina. Może Davul wystąpił w charakterze spoidła w utworze, łącząc brzmienie Cytery i fletu. Z pozdrowieniami ze Skandynawii. Pozdrawiam Skandynawię z Katowic. Pani Olu, nagrodę niebawem wyślę mailem. Jeśli chodzi o pytania z odcinka 7 i 8, niestety dotychczas nie dostałem żadnych odpowiedzi, dlatego te 2 konkursy uznaję jeszcze za otwarte. Gdyby ktoś chciał się z nimi zmierzyć, to proszę wysłać w mailu. A właśnie, i przypominam, że do konkursu biorę pod uwagę tylko te odpowiedzi wysłane mailowo, bądź na Facebooku, bądź na mój prywatny adres tomasz.drozdek@gmail.com. Zapraszam też, jeśli macie Państwo jakieś pytania, to żeby te pytania do mnie wysyłać. Oczywiście też zadajecie Państwo pytania w komentarzach i tutaj chciałbym się odnieść właśnie do jednego z nich. W jednym z komentarzy na YouTubie pan o pseudonimie Świetlik zapytał, czy jest szansa, żeby utwory zamieszczane w odcinkach pojawiały się też jako osobne filmiki, które bardzo prosto jest znaleźć. Tak, ja nad tym pracuję i na Facebooku też staram się w miarę możliwości wrzucać te utwory, które były w odcinkach, jako osobne klipy. Natomiast na YouTubie wszystkie one będą się pojawiały w playliście, która się nazywa Produkcje Muzyczne. Także jeśli komuś spodobał się jakiś utwór i chcieli Państwo do niego wrócić, to proszę tam ich szukać. Były odpowiedzi, było pytanie i tym razem w końcu doczekałem się też podpowiedzi. Napisał do mnie pan Mac. Rozumiem, że to jakiś pseudonim, pewnie od imienia Maciej, dlatego ja pozwolę sobie być może błędnie, a być może trafnie mówić. Pan Maciej do mnie napisał w sprawie wymowy nazwy Cytry Wietnamskiej. W mojej wersji było to Dan Trinh. I mimo, że konsultowałem to przez czat z panią z Wietnamu, prawdopodobnie coś źle usłyszałem. Dziękuję bardzo panie Macieju za informację, że prawidłowa wymowa nazwy Cytry Wietnamskiej to Dan Chiang. Panie Macieju, też taka ciekawostka. Sprawdziłem na Facebooku, okazuje się, że mamy jednego wspólnego znajomego i to jest właśnie Tomasz Adam, dzięki któremu nastąpiło łączenie się z Wietnamem w poprzednim odcinku. Szanowni Państwo, to tyle w pytaniach i odpowiedziach. Ja bardzo dziękuję Wam za wszystkie reakcje, za maile, za komentarze. Mam też taką prośbę. Ja naprawdę chciałbym, żeby moja seria dotarła do jak największej ilości osób i widzę, że często Państwo oglądają, polubiają Państwo. Mam też prośbę. Gdyby to nie był kłopot, czasem też coś skomentować, bo to podobno pomaga rozprzestrzenianiu się materiałów filmowych i na Facebooku, i na YouTubie. Oczywiście można też udostępniać, ale te komentarze też myślę, że mogą się do tego przyczynić. Zdarza się też, że podczas premier Państwo na żywo ze mną rozmawiacie. Ja staram się też w tych premierach uczestniczyć i na te pytania odpowiadać. Jednak jakiś tam zawsze komentarzyk, na przykład jeśli Państwu się podoba, można napisać podoba mi się. Jeśli komuś się nie podoba, to też można napisać nie podoba mi się. Ja się naprawdę nie obrażę, po prostu będę też wiedział wtedy, że nie jestem Państwu obojętny, a to też dla mnie bardzo ważne.
Dzisiejszy odcinek zmierza ku ostatniemu jego elementowi, czyli cyklowi ZPT. Za pierwszym razem w tym cyklu zaprezentowałem materiał stworzony do filmiku Malwiny, mojej znajomej, filmiku, w którym ona śpiewała pieśń ludową, a ja do tego materiału dorobiłem elektronikę, zagrałem też na fujarce ludowej. Tym razem do ZPT zaprosiłem Agę P, która właśnie dzięki której makatka tutaj wisi już czwarty odcinek. No i to, co się wydarzyło, jak już wspomniałem, dość mocno mnie zaskoczyło, bo Aga, wiedząc już, że to będzie właśnie do takiego cyklu, potraktowała sprawę ambitnie i oprócz rzeczy nagranej na telefonie i wysłanej mi, dograła jeszcze do utworu różne głosy, a także instrumenty. Ja oczywiście pozwoliłem sobie to dość mocno przerobić. Aga P. też mi na to pozwoliła. Dodatkowym zaskoczeniem było dla mnie to, że Aga wysłała cover. W pierwszym momencie nie do końca byłem pewien, czy chcę zrobić cover, ale usłyszałem, co Aga P. zrobiła i stwierdziłem, czemu nie. To najpierw kawałek materiału, który przysłała mi Aga P. Miraż tworzenia, złuda istnienia, im wyżej skaczesz, tym bliżej dna. Falowanie i spadanie, falowanie i spadanie, ruch magnetyczny, ruch ściana przy ścianie. Falowanie i spadanie, falowanie i spadanie, ruch magnetyczny, ruch ściana przy ścianie. Szanowni Państwo, ja jeszcze teraz przed chwilą rozmawiałem z Agą P i pytałem, dlaczego tyle głosów nagrała, i ona mówi, że wiele lat śpiewała w chórach i teraz tak marzy, jak już zaczyna śpiewać, to od razu w wielogłosie. W pierwszej części utworu zajęłem się przede wszystkim tak zwaną produkcją, czyli przetworzeniem tego, co Aga wysłała, a dopiero drugą część tego utworu muzycznie stworzyłem od podstaw. I teraz już wersja finalna. Zapraszam do słuchania i proszę pamiętać o dobrych słuchawkach lub głośnikach. Spadanie, 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 spad
A instrument, który tak dość potężnie zabrzmiał w drugiej części tego utworu, to nie jest gitara, szanowni państwo, to jest mandocello, czyli taka duża mandolina, która nastrojona jest jak wiolonczela. Jest to instrument, który skradł moje serce, a jeszcze 2 tygodnie temu w ogóle nie wiedziałem nawet o jego istnieniu. Dlatego oczywiście on się jeszcze pojawi w którymś z odcinków serii Wszystko Gra. No i to tyle na dziś. Życzę państwu udanego weekendu majowego. Mam nadzieję, że wszystkim nam uda się odpocząć. Ja myślę, że kolejny odcinek mojej serii Wszystko Gra jakoś przed następnym weekendem się pojawi. Pozdrawiam serdecznie.